Co ty na to, Plak? Biedronka. Ach, po co komuś dawać coś, czego nie da się zjeść i nawet nie ma zapachu? Gdybym ja coś takiego dostał, to bym się obraził. Zasięgnę radę u kogoś innego. Co to jest? Prezent, który zrobiłem dla Marinette. Organizujemy dla niej przyjęcie niespodziankę. Marinette? Tej koleżanki, co wygrała konkurs mody. Zrobiła kapelusz, w którym wystąpiłem. To fantastyczna dziewczyna. Wszystkim pomaga i... Nie pamiętam, żebym pozwolił ci iść na jakieś przyjęcie. Proszę, tato. Marinette zasłużyła, by wszyscy do niej przyszli. Niech będzie. Dziękuję, tato. Ciągle noszę ten amulet szczęścia, który mi dałaś. I chyba doskonale działa. To dzięki niemu omijają mnie złe przygody. Myślałem, że masz chronić Adriana przed Marinette. Mówiłaś, że ma na niego zły wpływ. Od tej chwili jesteśmy w stanie wojny. Stracisz przyjaciół i zostaniesz sama jak palec, a Adrian wkrótce będzie mój. Nie byłabym tego taka pewna. Zobaczymy. Wiem, że to trwa trochę dłużej niż zakładałam, ale nie zawiodę pana. Jeśli się uda, dotrzyma pan słowa? Na moim słowie możesz polegać. Zbyt ciężko pan pracuje. W tym momencie nie mogę odpuścić. Przyjaźnię się ze słynnym wydawcą mangi z Japonii. Mogę pogadać z nim o wydaniu twoich komiksów. Co za kłamczucha! Masz jakąś obsesję na jej punkcie, Marinette. Sprawdziłam wasze prace pisemne. Większość z was sobie poradziła. Niektórzy lepiej niż inni, ale zanim wam je oddam, Marinette, czy możesz przynieść mi swój plecak? Muszę coś sprawdzić. Dzisiaj ktoś anonimowo zgłosił, że byłaś w posiadaniu zestawu odpowiedzi. I okazuje się, że ten anonim miał rację. Ale to nieprawda! Ktoś widocznie podrzucił mi tę kartkę! Odpowiedziałaś na wszystkie pytania prawidłowo. Naprawdę? Tak, ponieważ się uczyłam! Proszę pani, Marinette zawsze ma dobre oceny! To takie niepodobne do ciebie, Marinette. Przecież jesteś taka grzeczna. No jasne! Ty mi podrzuciłaś odpowiedzi! Ty jesteś anonimowym donosicielem! Ja staję w twojej obronie, a ty mnie oskarżasz? Nie można nikogo oskarżać, nie mając dowodów. To na pewno ona! Ona ukradła odpowiedzi! Absolutnie niemożliwe. Lila dostała najgorszą ocenę. No to, no, specjalnie źle go napisała. Przepraszam, ale cała klasa wie, że Marinette nigdy nie oszukuje. To prawda. To nie ma sensu. Ona jest uczciwa, dobrze się uczy. Po co miałaby to robić? Marinette, Lila, zapraszam do gabinetu dyrektora. Musimy przedyskutować tę sprawę. Obiecałam, że bardzo uprzykrzę ci życie, Marinette. Chętnie zobaczę, jak z tego wybrniesz. Nie wpadnę w twoją pułapkę, Lila. Za późno. Już w nią wpadłaś. A ty dokąd? Zaraz się przekonasz. Gotowa? Moja noga! Co się tutaj dzieje? Marinette zepchnęła mnie ze schodów. Do gabinetu. Proszę pana, naprawdę nic nie zrobiłam. Nie wiem, dlaczego Marinette mnie nie lubi. Chciałam się z nią zaprzyjaźnić, a ona nazywa mnie kłamczuchą. Nastawia wszystkich przeciwko mnie, a teraz jeszcze zepchnęła mnie ze schodów. To absolutne kłamstwa. Mów dalej, Lila. Zabrała nawet naszyjnik, który mam po babci. Lisi ogon. Zabrała? Czyli ukradła? To nieprawda! Ja nigdy nic nie ukradłam! Moja córka nie jest złodziejką! Dlaczego mamy w to uwierzyć? Ona ją oskarża bez żadnego dowodu! Ja mam dowód. Proszę otworzyć szafkę. Naszyjnik po babci! To wszystko jest jej sprawka, to nie ja! Nic jej nie ukradłam, przysięgam! Ty wiesz, że Lila kłamie, prawda, Adrian? Panie dyrektorze, moim zdaniem... Marinette Di Pengcheng, usuwam cię z tej szkoły! Lila Rossi miała rację!
Warto było na to czekać. Ten upadek Marinette przyniesie rozpacz wszystkich osób, które jej zaufały. Już czuję wielką falę negatywnych emocji, które płyną w naszą stronę. Jesteś gotowa, Natalie? Jak nigdy dotąd. Asisturo, daję ci znów moc przemienienia mnie w szkarłatnego władcę. Od tej chwili jesteś wszechmocnym, szkarłatnym władcą. Dzięki tobie mogę uwolnić tyle akum, ile tylko zechcę. Hurra! Lećcie do nich, moje małe akumy! Znajdźcie Marinette i jej przyjaciół i zawładnijcie wszystkimi! Królowo prawdy, księżniczko sprawiedliwości, jestem szkarłatny władca. Skoro nikt wokół już nie wierzy w niewinność, daję wam obu moc pokazania prawdy. A wy, moi wierni poddani, rozczarowani przez dziewczynę, którą tak podziwialiście, witajcie ponownie. W zamian za to macie mi przynieść Miracula Biedronki i czarnego kota. Co się dzieje? Nic, wszystko dobrze, działaj dalej. Chowaj mroczne skrzydła. Byłaś całkowicie pod władzą Akumy i chciałaś oddać swoje Miraculum władcy ciem. I nie byłoby już Biedronki. Koniec historii. Nie możemy na to pozwolić. Ani Lila, ani władca ciem nie wygrają. Udowodnię niewinność. Jeśli Alia zgodzi się pomóc... Alia nie padła ofiarą Akumy dziś w szkole. To pewnie dlatego, że ci ufa. Zadzwoń do niej. Racja. Pozbierajmy myśli. Jesteś oskarżona o kradzież odpowiedzi. Dowód numer jeden. Kartka z odpowiedziami w twoim plecaku. Jesteś też oskarżona o zepchnięcie Lili ze schodów. Nie ma świadków, ale wszyscy widzieli Lilę na dole schodów. Jesteś oskarżona o kradzież naszyjnika Lili, który został, dowód numer dwa, naleziony w twojej szafce. I wreszcie mamy motyw. Wiem, że od pierwszego dnia nie cierpisz Lili, bo kręci się wokół Adriana. Dobrze, że z tobą rozmawiam. Dzięki za wsparcie. Jesteś moją przyjaciółką i ja ci wierzę, ale dowody przemawiają przeciw tobie. Pocieszę cię. Każdy dobry dziennikarz zawsze szuka prawdy. Udowodnię twoją niewinność. Dziękuję. Po pierwsze, sprawca zawsze zostawia jakieś ślady, a gdy znajdziemy poszlakę, doprowadzi nas... Do Lili! Nie! Do winowajcy! Jeśli od razu obwiniasz Lilę, możesz przeoczyć prawdziwego sprawcę. Oj, racja. Ktokolwiek podrzucił naszyjnik, musiał dotknąć twojej szafki. Poszukam na niej odcisków palców. Marinette, pozwolisz na słówko? Za chwilę do was zejdę. Posłuchaj, skarbie, kochamy cię, ale to wszystko jest bardzo skomplikowane. Postanowiliśmy, że do czasu znalezienia nowej szkoły będziesz nam pomagać w piekarni. Ale już mówiłam, ja nic nie zrobiłam. Jeśli będę ciągle w piekarni, to jak udowodnię, że jestem niewinna? W piekarni jest bardzo przyjemnie. Zobaczysz. Jeszcze raz podkreślam, musi jak najwięcej odpoczywać. Oczywiście, bardzo dziękuję. Może uda się jeszcze wykorzystać ten chaos wywołany przez Lilę Rossi. Ten plan nie ma sensu bez ciebie. To prawda, a więc muszę... Nie będzie już ani Asystury, ani Majury. Ostrzegałem cię, zepsute Miraculum może być niebezpieczne. Jego uszkodzenia zaczynasz odczuwać w swoim ciele. Nie boję się tego. Chcę ci pomóc. Nie takim kosztem. Nigdy więcej takim kosztem. Gabriel by mi na to nie pozwolił. A ja chcę stworzyć bardzo potężnego emopotwora. Takiego, jakiego jeszcze świat nie widział. Nie! To zły pomysł! Musisz odpoczywać! Gabriel desperacko pragnie Miraculów i chce je dla niego zdobyć. Ale romantycznie! Dusu, nastrosz pióra!
Leć, mój piękny Amoku, i tchnij życie w moje dzieło. Biedronko, jestem Majura. Jesteś w drużynie z Czarnym Kotem i masz jeden cel. Wejść w posiadanie Miraculum. Jestem gotowa, Majuro. Pamiętaj, żeby krawędzie były równiutkie. Wtedy składasz ciasto, zaginając 1/3 długości do siebie. A? Czy mogę odebrać? Nie skończyliśmy jeszcze naszego ciasta. Dobra, oto wyniki dotychczasowego śledztwa. Żadnych odcisków, żadnych dowodów. To zrobił ktoś bardzo sprytny. Przykro mi. Później się dzwonimy. To Nadia Szamart na żywo z podmuku triumfalnego, gdzie Biedronka walczy z nowym superzłoczyńcą. Jestem Majura i za chwilę unicestwię Biedronkę. Nic nie mów. Idziemy pomóc twojej ukochanej. Jesteśmy w jednej drużynie, Plak. Pomogę Marinette, ale najpierw... Plak, wysuwaj pazury! Czarny kot pędzi na ratunek. Udawaj, że cię boli. Kropeczko, nie! Biedronka walczy ze złoczyńcą pod łukiem triumfalnym. Czarny kot jest tam z nią? O co chodzi z tą Biedronką i Majurą? To pewnie pułapka władcy ciem! Muszę tam dotrzeć, zanim czarny kot się nabierze. Ale ze mnie ciapa! Mogę iść się przebrać, tato? Nie ma potrzeby, nie przejmuj się. Dobry piekarz nie boi się pobrudzić. Przebierzesz się, jak udekorujesz te wszystkie pierniczki. Wszystko gra? O mnie się nie martw. Biegnij za Majurą. Au, au, au. Czarny kocie, nie czuję się dobrze. Coś jest nie tak. Nas przecież nie da się zranić. Niczego nie podejrzewa. Odbierz mu Miraculum, pierścień, zanim prawdziwa Biedronka tu dotrze. Czarny kocie, nie zostawiaj mnie. Co? Co się dzieje? Od zawsze próbowałam ukryć to, co do ciebie czuję. Już dłużej nie dam rady. Przecież powiedziałaś, że kochasz kogoś innego. To przeszłość. Po tym wszystkim zrozumiałam, że zawsze przy mnie jesteś, mimo że cię odrzucam. Twoje uczucie do mnie trwa, a moje staje się coraz silniejsze. Nie mogę już dłużej udawać. Teraz! Uważaj, czarny kocie! Myli ci się fantazja z rzeczywistością! Nie jesteś Biedronką? Nie, to ona udaje mnie! Nie daj się zmanipulować! Przecież wiesz, że kocham kogoś innego! Słuchaj swego serca! Nie, słuchaj swego rozumu! Jesteś tylko iluzją! Ha! Widzisz, jestem całkiem prawdziwa. Niemożliwe! Nie może być dwóch Biedronek! Widocznie to fanka Biedronki pod władzą Akumy władcy ciem! Nie nabieraj się na to! Kropeczko, nie! Musimy walczyć ze złoczyńcą, nie pora na odpoczynek! To Biedronka, jaką znam! Nie wierzę, że dałeś się nabrać! Dobra, masz rację! Nie jestem prawdziwą Biedronką! Nie masz szans, żebym pozwoliła ci zniszczyć moje kolczyki! Co? Dlaczego ona... Założymy się? Twój ruch, czarny kocie! Kota? Nie, tylko nie kolczyki! Witaj, Majuro! Majura? Wygląda jak prawdziwa. Nie wszystko jest takie, jak się na początku wydaje. Ale ta Biedronka nie jest iluzją ani ofiarą Akumy. Aha, to jest emo-potwór. Ale jest o wiele lepsza niż wszystkie do tej pory. Idealna. Nie ma w niej nic z potwora. Przepraszam, ale powinieneś wiedzieć. Nie jestem tak idealna jak ona. I kocham cię taką, jaka jesteś. Mam pomysł, gdzie jest Amok. Patrz, co trzyma Majura. Za wszelką cenę odbierz im Miracula. Nie daj się zatrzymać. Wow. Pokażę ci prawdziwy. Szczęśliwy traf! Okej, na pewno jesteś tą prawdziwą.
Hej! Pomocy! Utknąłem! Natalie? Nuru, dlaczego mnie nie zbudziłeś? Nie miałem odwagi, panie! Tak smacznie sobie spałeś! Majura traci siły! Mamy szansę ją pokonać i sprawdzić, kto jest pod maską! Zatkaj uszy! Nie! Co się stało? Masz rację. Nie ma w niej nic potwornego. To coś daje władzę nad emo-potworem. On grzecznie wykonuje rozkazy. Emo-potworze, jesteś wolna. Nie będę ci rozkazywać, ale proszę cię, pomóż nam zdobyć Miraculum Majury. Dziękuję, Biedronko, pomogę ci. Nie wierzę własnemu szczęściu. Może nazwiemy się Czarny Kot i jego Biedronki? Ja wolę Biedroneczki i Kiciuś, co ty na to? Ty tu rządzisz, Biedronko. Mogłem się domyślić. Jak mogłaś! Obdarzyłeś uczuciem emo-potwora? Łatwa cię! To jest prawdziwy potwór! O tak! I zaraz to udowodnię! Podło, dziadku! Chyba mogę tak na siebie mówić, prawda? Przestaniesz żartować, kiedy odbiorę ci Miraculum! Czarny kocie, osłaniaj mnie! No i mamy szak! Kataklizm! Nie ruszaj się, kocie! Wystarczy, że odbiorę Miraculum Majury i koniec zabawy! Szachmat, władco ciem! Radzę ci się poddać! Wolę poczekać parę minut, aż ty i twój kociak przemienicie się w zwyczajne dzieciaki! Takie delikatne, łatwe do pokonania! Wypuść go! Wypuść ją! Mną się nie martw! Nie słuchaj go! Miałaś Majurę na widelcu. Poradziłbym sobie sam. Czemu to zrobiłaś? Bo jesteśmy Biedronką i Czarnym Kotem. Sama Biedronka nie brzmi już tak dobrze. Nie powinnaś mi mówić takich rzeczy. Serce prawdziwej Biedronki nadal należy do kogoś innego. Mogłem się tego domyślić. Niezwykła Biedronka! Nawet twoje moce nie przywrócą do życia drugiej kropeczki? Supermoce pawia używane w złym celu są okrutne. Jeszcze bardziej niż moce motyla. Wykazałaś się nieposłuszeństwem i naraziłaś na niebezpieczeństwo. Twój pomysł był genialny, ale nie potrzebujesz Miraculum, by mi pomóc. Chciałeś, żebym zrobiła coś jeszcze. Znalazła strażnika. Nie jestem zbyt przekonany. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował Majury, możesz na mnie liczyć. Dziękuję. O, Adriano, come stai? W porządku, dziękuję, Giuseppe. Lila? To wy się znacie? O, mamma! Nowa muza taty jest wspaniała! Zwiedziła cały świat, zna wszystkie sławy i jest Włoszką, tak jak ja! Hej, Adrien! Bardzo liczę na twoją pomoc, bo nie mam jeszcze takiego doświadczenia. Czy możecie zostawić nas na chwilę samych? Jasny! Ostrzegałem cię, Lila, ale nie posłuchałaś. Skrzywdziłaś moją przyjaciółkę i to nie jest w porządku. Ja? Skrzywdziłam Marinette? Przecież to ona! Nie umiem udowodnić, że kłamiesz, bo jesteś w tym mistrzynią. Będziesz musiała wymyślić kolejne kłamstwo, równie przekonujące, ale takie, żeby udowodnić niewinność Marinette. Dlaczego niby miałabym to zrobić? Bo jesteśmy przyjaciółmi, prawda? I z powodu tej rzadkiej choroby czasami nie wiem, co mówię. Bardzo cię przepraszam, Marinette. Dziękujemy za to szczere wyznanie. Jestem wzruszony. Marinette, od jutra znów możesz uczęszczać do szkoły. Lubisz
Ludzie powinni to wiedzieć. Nie wszystko jest takie, jak się na początku wydaje, więc słuchaj. Nie wiem, dlaczego to wszystko rozpętałaś, ani dlaczego tak nagle nakłamałaś, żeby to naprawić, ale cieszę się, że potrafisz się otrząsnąć. Czasami, tak jak mówiłaś, nie wszystko jest takie, jak się na początku wydaje. Od początku wiedziałem, że moja córeczka jest niewinna. Czy oni nie są z twojej klasy? W tym tygodniu wpadniemy na sesję zdjęciową Gabriela Agresta, żeby przeprowadzić wywiad z jego nową muzą, panienką Lilą. O, dobrze, że mimo tej porady może realizować marzenia.